tobie nie zimno? On morsuje. Nowy trend. Pozdrawiamy, Henik. Nagrywasz? A UKS jak? Przegrał. Przegrał? To też pozdrawiamy. Łączymy się w bólu. Wyciąga wnioski. Ale wszystko w maseczkach, tak żeby bezpiecznie. Co wy będziecie robić? Wesiu, jak pan dzisiaj będzie? Bardzo dobrze, będzie walka, wojna z kolejną włoską drużyną. Mam nadzieję, że wygrana. Oby. Nieładne słowo, ale tak, spodziewałyśmy się innego wyniku. W pierwszych dwóch setach była genialna walka, natomiast ostatni troszeczkę oddałyśmy błędami własnymi, stąd też no nie wypał. Dzisiaj cały mecz w twoim wykonaniu była tylko chwilowa zmiana, Kiery Van Leek. Myślisz, że wykorzystałaś tą szansę, pokazałaś się z dobrej strony? Jestem dosyć dumna z pierwszych dwóch setów, natomiast tak jak mówię, końcówka trzeciego seta i generalnie początek też sporo błędów się wkradło i z tego no, nie ma się co tu szczycić, także końcówka do poprawy. O meczu. Meczu podobał mi się feeling w pierwszych dwóch setach, czyli to jak się czułyśmy na boisku z całą drużyną. Myślę, że czuło się tą siatkarską taką podnietę. Chodzi o to, że jest to świetne uczucie, bo po to gramy, po to trenujemy, żeby czuć właśnie takie emocje. W pierwszych dwóch setach zdecydowanie to było, potem gdzieś zanikło, a to zanika przez właśnie jakieś pomyłki. Nagrałeś to? Co, ona mnie bije? Tak, właśnie miałam mówić, proszę się nie bić. Już szeregu z biurka. Kto zaczął? Ona. Coś to za? Atak biurka.
Sowy tak robią, czy nie? Co? Sowy! Sowy mają taką ruchomość w górce. Tak? One odwracają chyba 180. No ja dobra, tak? Tylko 30 obrócę. Daj ręce, zapnę się ręce. O, jak dobrze, fajnie. Damian, 16. Party. Czym ty się zajmujesz przed meczem, powiedz mi? Jak ty się... Co? Czym się zajmuję przed meczem? No, jak się relaksujesz? Skupiasz? Ja generalnie jestem tak nakręcony meczem w dniu meczu, że ciężko mnie relaksować. Już w ogóle mnie siatkówka relaksuje, ja kocham siatkówkę, więc... Co widać po moich reakcjach na ławce. No, właśnie o to chodzi. O to mi chodzi, do tego piję. Jesteś wybuchowy strasznie podczas meczu, a przed meczem to tak cichutko tu siedzisz i tak za wiele nie mówisz. Już myślę o tym, jak będziemy grać i co robić w trakcie meczu. Takie, wiesz, podstawowe rzeczy. O, a może to będzie ciekawe. Weź, może powiedz tutaj, jak jest na Lidze Mistrzów, czym się różni na przykład od polskiej ligi, jeżeli chodzi o challenge na przykład i tak dalej, takie różnice? Nie ukrywam, że z tym challenge'em nie jest taka bardzo prosta sprawa, ale to dlatego, że na europejskich pucharach i chyba też na rozgrywkach międzynarodowych, reprezentacyjnych jest tablet, który się obsługuje, czego nie ma w polskiej lidze, to znaczy, że najpierw wpisujemy ustawienie do tego tableta, czyli tak jak mamy w polskiej lidze karteczki, które wypisuje długopisem, tak tutaj jest tablet. No i robi się to elektronicznie, ale to jakby nie jest żadne tam jakieś nic trudnego. Timeout, gdzie trenerzy naciskają w ten brzęczek i pokazują sędziemu, tutaj również się robi za pośrednictwem tableta. No a z challenge'em jest o tyle trudniejsza sytuacja, że należy na tablecie nacisnąć challenge, zaakceptować go, czyli sędzia już wie, że bierzemy challenge, natomiast potem pojawia się okienko, gdzie mamy chyba 10 różnych możliwości do wyboru. Czyli no też po pierwsze trzeba wiedzieć konkretnie, o co prosimy, to jasne, ale druga sprawa, też trzeba na tym tablecie znaleźć to, o co nam chodzi, a są tak małe rubryczki, żeby trafić w nie palcem, że czasami można się po prostu pomylić i trafić nie to, co chcemy. Tym bardziej, że są emocje i trzeba to zrobić dość szybko w określonym czasie, także sędziowie też tego może nie bardzo pilnują, bo też sobie zdają sprawę, jak to wygląda, ale jednak tam cały czas poganiają, więc trzeba być skoncentrowanym i na tyle spokojnym, żeby zrobić to, co jest nam potrzebne w danym momencie, a tak jak mówię, możliwość pomyłki jest dość spora. Na ten moment odpukać nam się jeszcze to nie przytrafiło i mam nadzieję, że nam się nie przytrafi. Ale to jest taki najbardziej chyba stresujący moment, jeżeli chodzi o używanie tego tableta. No i zmiany też. Zmiany też się robi za pośrednictwem tableta, więc też trzeba nie pomylić się w numerkach, bo w polskiej lidze jest tak, że po prostu zawodniczki wbiegają do strefy zmian i zmiana się dokonuje. Sędzia w protokole sam to wpisuje, kto za kogo wchodzi. Natomiast tutaj to trenerzy muszą po prostu podać na tablecie, kto za kogo wchodzi, jaka jest zmiana. No i to są takie, wiadomo, rzeczy, na które trzeba być mocno skupionym i może nie jest to jakoś tam bardzo trudne, no ale jakiś tam dodatkowego stresu daje, bo nie tylko trzeba się zajmować jakby meczem i tym, co się dzieje, tylko też właśnie w danym momencie skupić uwagę w 100% na tablecie. Mhm. Ale był chyba jeden przypadek, ale nie w naszej drużynie, tylko w Szwerin chyba sobie coś tam źle... Chyba Bustow. Albo Bustow, wczoraj, tak. Tak, że była też trudna taka piłka do oceny, bo chodziło o rozegranie Polter, która według sędziego przełożyła ręce na naszą stronę i trener z Bustow chciał to sprawdzić, ale wydaje mi się, że po prostu nie nacisnęli tej odpowiedniej komendy na tablecie i sprawdzali dotknięcie siatki zamiast tego. No ale to mówię, to się zdarza, bo też jakby jest to też po angielsku, nie jest to problem, bo każdy z trenerów zna angielski, no ale też wiadomo, trzeba sobie, jak jesteśmy Polakami, to myślimy po polsku, a nie po angielsku i też trzeba chwilę czasu, żeby to sobie przyswoić, ale na szczęście u nas w zespole nie było tego problemu i mam nadzieję, że do końca turnieju nie będzie, no, że żadna niespodzianka nas nie spotka. Akcent polski jest też tutaj właśnie z challenge'u, bo chłopaki przyjechali z Polski, no i mamy jeszcze jedną piękną panią. Panią supervisor, ale to pytanie do ciebie chyba bardziej niż do mnie. Nie,
No ale poznałeś już, także no, nie możesz powiedzieć, że nie znasz. Nie, no ja panią Kasię znam już od jakiegoś czasu, bo... I serdecznie co? Pozdrawiamy. A, dokładnie. Ale to dlatego, że pani Kasia na wszystkich rozgrywkach międzynarodowych jest praktycznie, więc... czy to jako supervisor przez ramienia naszej federacji, jak gra reprezentacja i ja ją poznałem na kwalifikacjach do Mistrzostw Świata Juniorek w Bieliszce, kiedy tam rozgrywaliśmy turniej i stąd się znamy, także no ale miło, wiadomo, że jak jesteśmy gdzieś w obcym kraju, to fajnie, że ktoś z Polski jest i fajnie, że są chłopaki z naszego challenge, no bo to też świadczy o naszej mocnej pozycji w strukturach międzynarodowych w jakimś stopniu, także to Polacy obsługują challenge na turnieju międzynarodowym, na Lidze Mistrzów, także nie jest tylko się cieszyć i być z tego dumnym. Niby gramy u sąsiadów naszych, ale turniej całkiem polski. Można tak powiedzieć, tak, no bo też nawet tutaj mamy pana, który zajmuje się halą, który nie jest dodatkowa. Niemcem, tylko jest Czechem i mówi całkiem nieźle po polsku, także dogadujemy się z nim i nie ma problemu, także jest okej, naprawdę. Turniej jest zorganizowany na bardzo wysokim poziomie i warunki w hotelu są bardzo dobre, także jedzenie bardzo dobre, hala piękna naprawdę, tutaj się oddycha siatkówką, co mi się bardzo podoba, oprócz tego mówię, warunki treningowe tutaj mają wspaniałe, bo właściwie tuż obok jak się wyjdzie z hali jest hala mała rozgrywkowa z dwoma kortami, także fajnie, oprócz tego internat też dla najlepszych siatkarzy, siatkarek i chyba koszykarzy i piłkarzy ręcznych z tego co Paulina powiedziała. Plus szkoła obok, tak. No jest to bardzo ciekawie, to jest zorganizowane, fajnie to wygląda, także myślę, że przyjeżdżając tutaj można kilka rzeczy zabrać do siebie i po prostu udoskonalać, bo u nas też to wygląda naprawdę na przyzwoitym poziomie i dobrze, no fajnie, że bierzemy w tym udział, bo to jest też doświadczenie ogromne i trzeba z niego korzystać, no, to jest mój pierwszy turniej Ligi Mistrzeń w życiu, z czego się bardzo cieszę, a no wiadomo jak się odbywał ten pierwszy, na który spędziłem cały razem z tobą w hotelu, więc wiemy jak jest, a tutaj cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć. Oczywiście mam nadzieję, że zakończymy ten turniej jakimś zwycięstwem, bo zasługujemy na to, myślę, a nie gramy źle w tym turnieju, natomiast przeciwnicy grają też bardzo dobrze, ale to mówię, dobrze, fajnie się mierzyć z takimi ekipami, bo obok można zbić piątkę chociażby z trenerem Barbolinim, którego nie widzi się na co dzień, no to były trener reprezentacji Włoch, czy zwycięzca Ligi Mistrzyń kilkukrotnie. No to nie jest tylko się cieszyć z tego powodu, że z takimi ludźmi ma się do czynienia i można też z nimi porozmawiać. Uciekam. Dobra, dzięki. Nie jak tam? Jak ci się grało? No bardzo dobrze. Cieszę się, że dostałam szansę i mogłam zagrać przeciwko tak mocnym zespołom. Wiadomo, że trzeba wyciągnąć wnioski i na pewno jest jeszcze
jest sporo pracy przede mną i wiele do poprawy, ale cieszę się, że miałam okazję się pokazać i sprawdzić z takimi zespołami. Odkąd się pojawiłaś na boisku, bardzo dobrze rozpoczęłaś ten mecz i tak też zakończyłaś. To są bardzo chyba dla Ciebie ważne momenty. Oczywiście, że tak. Mierzyć się z takim blokiem, przyjmować taką tak mocną zagrywkę, jak mają Włoszki, to jak najbardziej. Cieszę się, że dałam dobrą zmianę, że zwyciężyłyśmy, czyli gdzieś tam też troszkę dołożyłam cegiełkę do tego. No mówię, ogromna radość. Mało miałam okazji być na boisku do tej pory, tym bardziej z tak poważnym przeciwnikiem, także bardzo się cieszę, że udało się zwyciężyć ze mną na boisku. Panią rozgrywającą zapytałem może, jaki miała plan na ten mecz? Plan był taki, żeby wygrać. Tym bardziej, że wiedziałyśmy, że to jest teoretycznie najmocniejszy przeciwnik. Cieszę się, że wygrałyśmy to w takim stylu, zaprezentowałyśmy dobrą grę. Jest to na pewno dobry prognostyk przed naszą ligą i przed ważnym meczem z Łodzią. Także jak najbardziej cieszę się wygrana. Żegnamy się z turniejem Ligi Mistrzyń, ale w dobrych nastrojach. Teraz ŁKS i Chemii. Jak nastawienia na te mecze? Tak, no możemy stąd wyjechać z podniesioną głową. Przed nami dwa ciężkie mecze w polskiej lidze. Myślę, że po takim meczu ze Scandici jesteśmy, jak widać, przygotowane do tego, żeby podołać polskiej lidze. I głęboko wierzę w naszą pracę i myślę, że damy radę tym dwóm mocnym drużynom.